Pożywne śniadanie: sałata, buraczki ze słoika, buraczki zasmażane z naszej spiżarni, kukurydza, ogórek, otręby. Co tutaj jeszcze dodaliśmy? Sałatkę szwedzką, czy jak to się teraz nazywa? Ogórki hamburgerowe, burgerowe, otręby, płatki owsiane, rzodkiewka, pomidor. Czy to smakuje? Oczywiście, że smakuje. Bardzo dobre. Takie dosyć pożywne i zdrowe śniadanie. Płatki owsiane można wcześniej namoczyć. Otręby. Oczywiście są suche. Myślę, że mimo wszystko by smakowało lepiej bez nich. Ale z okrębami na pewno to jest lepsze. Sałata, rzodkiewka, kukurydza, pomidor, buraczki, ogórek, ogórki burgerowe. Jak to się teraz nazywa? Bardzo dobre. Wcześniej to tak samo się nazywało. Sałatka szwedzka. Ale takie jedzenie z rana na pewno bardzo zdrowe. I smaczne jest również. Tutaj właśnie ogórki burgerowe, które są takimi słodkimi, kiszonymi ogórkami. Ogórki konserowe w słodko-kwaśnej zalewie w plastrach. Ale smakują bardzo dobrze. Więc takie danie z rana można sobie przygotować w 10 sekund. Wszystko pociachać, wymieszać i jest dobre. Taki śmietnik z rzeczy, które znajdują się w lodówce. Dziękuję i pozdrawiam. Oraz zachęcam do jedzenia zdrowych śniadań. Spożywania warzyw i owoców, nie tylko dań instant i chemii.